Pani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak nauczyć konia jeździć na halterze. Chciałabym zaznaczyć, że nie jestem specjalistką, ale jakby jeździmy już z rok na halterze i opowiem Wam na własnym przykładzie, jak doszłyśmy do tego momentu. Naszą pracę zaczęłyśmy od pracy z ziemi, którą zaraz Wam pokażę. Możesz ze mną pójść. Nasza praca z ziemi była bardzo, bardzo złożona i trwała ze 3 miesiące, tak bez wsiadania albo wsiadania tylko na wstęp. I zaczęłyśmy pierwszy taki początek, to jest cofanie. Jedną z najważniejszych rzeczy podczas pracy z ziemi, takiej bardziej naturalnej, to jest to, że podnosimy energię, czyli po prostu bierzemy wdech i w ten sposób napinamy swoje ciało i koń wie, że musi wykonać zadanie po prostu. Ona jest teraz bardzo mało skupiona, ale to znaczy, że jest gotowa. I praca z ziemi, żeby nauczyć konia jeździć na halterze, zaczyna się od tego, że pokazujemy jej kierunek. To nie działa, więc używamy bacika. No i tutaj już zadziałało. Jest wiele etapów pracy w ziemi, na przykład ustępowanie zadem lub nawet chody boczne. Jak widzicie, jest totalnie nieskupiona. O, ale przegryzła. To jest dobry znak. W ten sposób pokazujemy jej kierunki w ten sposób. Później z góry będziemy robić dokładnie to samo. Spokojnie, nie musisz się kręcić. Ja będę. Dzisiaj mamy akurat dzień nadmiaru energii. I to jest właśnie ustąpienie zadem. Przelizanie oznacza to, że jest gotowa, przemyślała co robi i jest gotowa do następnego ćwiczenia. I w tym momencie zmieniamy kierunek. I ja podniosę energię i ona powinna przejść do wyższego chodu. Tak jest. U nas działa to jak na razie w jedną stronę, ponieważ z dołu, opuszczając tą energię, nie używając dosiadu, nie mam nic do powiedzenia. Wypuściłam powietrze. Troszeczkę zwolniła, ale to nie jest to, co bym chciała. Jeżeli nic nie działa, to robię odangażowanie zadu. Nie daję jej też do siebie podchodzić, ponieważ to jest moja strefa komfortu i jakby ona nie może do niej wejść, chyba że ja jej pozwolę. W tym momencie ma taką minę, muszę pokazać, myślącą, która oznacza to, że nie jest gotowa do następnego ćwiczenia i musimy jej dać chwilkę, żeby przemyślała sobie to, co zrobiła. Rozkojarzyła się, więc nie myśli na temat zadania, które wykonała, więc lecimy dalej. Podniosłam energię i ona to wykonała. Każde ćwiczenie, jakie robię z ziemi, ma swoje 4 fazy, tak jakby mocy. To, że podnoszę energię, to jest najsłabsze, co może być. Potem używam
włosu, ewentualnie bacika. Kolejnym etapem pracy z ziemi są chody boczne, które zaraz Wam pokażemy. Jeszcze nie wychodzą nam idealnie, ale coś tam wychodzi. Jeszcze trochę za mało idzie za. Jak widzicie, cały czas podnoszę energię. Odangażowanie zadu, ustąpienie przodem, i chód boczny w drugą stronę. Stąd trochę lepiej to wychodzi, ale powinien być jeszcze bardziej w jednym czasie. Jeśli chodzi o pracę na halterze, my zazwyczaj jeździmy na linie związanej, zaraz Wam pokażę jak. Można również używać wodzy. Nie polecam na halterze jeździć na tych kółkach, ponieważ to nie jest fajne dla konia. Tutaj mając linę, a nie wodzę, jesteśmy bardziej skuteczni i nasze sygnały są po prostu jaśniejsze. Tutaj widzicie, jak zawiązuję linę. Wydaje się to bardzo ciężkie, w sensie cała ta konstrukcja, w przeciwieństwie do tych wodzy, jakbyśmy je po prostu tutaj przypięli. Ale w ten sposób, gdy pokazujemy koniowi, zadanie, które ma wykonać, po prostu czuje on większy ciężar i większą moc jakby tego, co my robimy tam na górze. Jeszcze kolejną ważną rzeczą, o której powinnam powiedzieć na samym początku, ale warto, jeżeli chcemy jeździć na halterze, a mamy konia, który nie jest w 100% pewny, a uważam, że każdego konia się powinno się tego nauczyć. Może widziałam? A uważam, że każdego konia powinno się tego nauczyć, to jest zgięcie, które pozwala nam zatrzymać konia w jakichś ciężkich momentach, jak się spłoszy. W ten sposób, właśnie jak teraz mi uciekło, nagrasz to, to nie ma możliwości, jeżeli koń jest w ten sposób wygięty, jak Wam pokazałam, to nie ma możliwości ucieczki, bo z wygiętą głową nie ucieknie. Naukę konia tego ćwiczenia zaczynamy od tego, że pokazujemy jej, że będziemy coś robić i pociągamy tutaj do siodła. Ona, jak widzicie, stoi, więc puszczam. I to samo robimy na drugą stronę. Daję jej sygnał, że będę to robić. Pociągam.
Ona ucieka, więc trzymam. Jeżeli się zatrzyma, puszczam. Tak jest. Teraz ma chwilkę dla siebie, jeżeli by chciała przeżyć, ale ona dzisiaj ma taki dzień, że po prostu nic jej nie interesuje i patrzy cały czas na drzwi. Pokażę Wam dokładnie to samo, jak to wygląda z siodła, gdy już wsiądę. Więc wsiadamy. Jak widzicie, już siedzę na koniu. Zaraz Wam pokażę to ćwiczenie, które pokazałam przed chwilą z ziemi. Przy okazji chciałabym Was zaprosić na mój drugi kanał, który prowadzę razem z moją mamą. Pojawił się tam pierwszy filmik, w którym pokazujemy naszą stajnię i mamy na ten kanał wiele różnych pomysłów. I serdecznie Was zapraszam do zobaczenia, co planujemy tam robić. Teraz pokażę Wam to ćwiczenie, które pokazywałam z ziemi. Możesz przejść tutaj po tej stronie, bo będę robiła to od prawej. Pokazuję jej. Ona już wie dokładnie, o co mi chodzi. I przyciągam rękę do połowy uda. Puszczam, ponieważ ona wykonała zadanie, stoi. W ten sposób mamy pewność, że koń nam nie poleci, jeżeli dzieje się jakaś kryzysowa sytuacja. Po prostu mając go na wodzy, ciągniemy w ten sposób. Bez już pokazywania, co chcemy zrobić, bo to jest kryzysowa sytuacja i chcemy jak najszybciej się zatrzymać. Kolejnym jeszcze ćwiczeniem takim, żeby pokazać koniowi, że nic się nie dzieje, jest to, żeby ustąpił nam zadem. Wtedy ręce przyciągamy tutaj, bliżej pępka, dajemy sygnał prawą łydką i ona ustępuje zadem. Zapomniałam jeszcze dodać, że druga wodza powinna być luźna, żeby ten koń miał, jeżeli mamy kryzysową sytuację i chcemy wygięcie, to ta woda, tą wodę możemy nawet puścić. Widzicie, ona już mi ustępuje zadem. I jeżeli wykonała zadanie, które oczekiwałam, puszczam. Ona przelizała, więc jest gotowa do następnego ćwiczenia. Jeżeli byśmy trzymali sztywno drugą wodę, koń by nie wiedział w ogóle, o co nam chodzi. Zaczynając taką pracę, musimy być bardzo cierpliwi i nie zaczynając też, jak widać. Pamiętajmy, że wszystko, 99% tego, co robimy, robimy dosiadem. Wodza to jest ostateczna pomoc. Ewentualnie pokazanie kierunku. Jeżeli chcę skręcić w lewo, w przeciwieństwie do normalnej wody, pokazuję jej to tutaj, przed siebie i tak jakbym to robiła na ląży. Pokazuję jej w prawo, oczywiście działam w tym momencie lewą łydeczką i ona idzie w prawo. Tak? Pamiętajcie, żeby konia dużo chwalić, ponieważ jeżeli to jest nowa rzecz, dla niego nie będzie stresująca. Zobaczcie jeszcze raz. Pokazujesz prawo, koń idzie mi w prawo. W lewo. Tak. Jestem, nie będzie ją zgodzić. Jeśli chodzi o wyższe chody, to robimy dokładnie tak samo. Jeśli chodzi o skręcanie i tak dalej. Jeżeli Wasz koń odpowiada dobrze na łydkę i nie chcecie wprowadzać takiej nadprawy jazdy, to oczywiście działa się tylko łydeczkami. Ale ja bardzo polubiłam w ten sposób, że pierwszą pomocą jest energia. Podnoszę ją i koń mi rusza. Pokazuję jej kierunek. Używam łydeczek na przygarty we drzwi i jedziemy sobie po kole.
za koło. Pamiętamy o łyżeczkach. I robimy przejście. Jeżeli nie działa, to robimy. I oczywiście działamy do siadań głównie. Dobra. Kiedy ja zaczęłam jazdę na halterze i skoki, to stwierdziłam, że każdy jeździec powinien zaczynać swoją przygodę od tego, że właśnie skacze na halterze, ponieważ nie domierzając do przeszkody, czyli jeżeli się po prostu nie zabierze podczas skoku, nie pociągniemy konia tak mocno jak przy wędzidle. Nie dostanie on po prostu po zębach. I zdaję sobie z tego sprawę, że nam jeszcze bardzo dużo brakuje. Natomiast tak jak mówię, jeździmy już w ten sposób od ponad roku. I przyniosło to super efekty. Teraz przenosimy się, również wracamy na wędzidło. Więc łączymy tą jazdę naturalną z klasycznym. Z klasyczną jazdą, po prostu. Ale ja na przykład zaczynając jeździć, nigdy nie wiedziałam, nigdy nie usłyszałam o czymś takim jak właśnie awaryjne zatrzymanie, czyli po prostu to wygięcie głowy. Jeszcze raz. Czyli po prostu to wygięcie głowy. Tak, żeby koń się zatrzymał. Troszeczkę mam za długą linę. Jeżeli się zatrzymuje, to chwalimy. Tutaj na przykład są przykładowe filmiki z lata. Również jak widzicie na halterze. Pamiętajcie, żeby każdy trening, niezależnie jak jeździcie, czy tak, czy na wędzidle, zakończyć po prostu pozytywnie. Koń wykonał zadanie, przechodzimy do stępa, dajemy spokój, możemy nawet zsiąść, zdjąć siodło, żeby koń po
poczuł totalny luz. Ja zawsze po zsiadaniu daję smaczka. Jak widzicie, ona przeżyła. Jest to koń, który stresuje się totalnie wszystkim, więc bardzo często po naszych treningach ziewa, ale też pokazuje w ten sposób jakiś, zrzuca z siebie po prostu jakieś złe emocje, które miała tam w sobie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was również na drugi kanał, który prowadzę z moją mamą. Ziewasz? Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej, to dajcie znać. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! No, dlatego mówię.